Duszo moja, niech pieśń Twoja głosi Józefowi cześć. On wybrany, niezrównany, więc mu hołdy trzeba nieść. Z nami chwałę niebo całe, niech ubożych złoży nóg, że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg. Nabożeństwo do przeczystego serca świętego Józefa w pierwszą środę miesiąca, środa czwarta. Święty Józefie, przychodzimy do Ciebie, aby powierzyć się Twemu przeczystemu sercu. Byłeś tak blisko świętego świętych Jezusa. W Tobie objawiła się chwała Boga. Zjednoczony z sercem Zbawiciela i Twojej niepokalanej małżonki, promieniowałeś świętością. Prowadź nas do Jezusa i Maryi. Módl się za nami, aby Duch Boży odnawiał w nas pragnienie świętości. Pomagaj nam na co dzień wypełniać wolę Ojca Niebieskiego. Ucz nas żyć duchem błogosławieństw, jakie ukazał nam Jezus w Ewangelii. Pomóż nam prawdziwie zachwycić się Panem, wciąż głębiej Go poznawać i naśladować w naszym zwyczajnym życiu. Wypraszaj łaskę powrotu do komunii z Chrystusem tym, którzy zaniedbali życie sakramentalne. Święty Józefie, o przeczystym sercu, Ty zawsze byłeś poddany Duchowi Świętemu. Doświadczałeś tak bliskiej obecności Boga, przenikały Cię Jego światło, Jego miłość, Jego mądrość. Ukryj nas w cieniu Twojej opieki. Wierzymy, że przy Tobie dojdziemy do pełnego zjednoczenia z Jezusem. Nieustannie proś za nami, abyśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego. Chcemy, jak Ty, współpracować z Nim. Ucz nas być narzędziami w ręku Jezusa, Maryi i Twoich dla chwały Królestwa Pana. Błagamy Cię za tymi, którzy zamykają serca na głos Ducha Prawdy, dając przystęp duchowi ciemności. I dla nich otwierasz swe ojcowskie serce, aby dzięki Twojemu wstawiennictwu odnaleźli Jezusa. Jan Dobraczyński, Cień Ojca. Droga prowadziła między nagimi skałami mającymi barwę świeżej krwi. Przecinała liczne wąwozy, na których dnie, dzięki cieniowi i potokom, rosła bujna zieleń. Gałęzie drzew tworzyły jakby zielony parasol, skrywający wszystko. Za to na drodze nie było ani plamki cienia. Dopiero za Jerychem wchodziło się pod szeleszczący dach drzew palmowych. Nozdrza podróżnych uderzała aromatyczna woń. To pachniały otaczające miasto gaje balsamowe. Droga prowadziła w dół. Z każdym krokiem robiło się goręcej. W wąwozie, w którym się teraz zanurzali, nie czuło się żadnego przewiewu. Zaraz za miastem skończyły się kamienne murki, za którymi ciągnęły się uprawne pola. Ich miejsca zajęła ściana zbitej, splątanej roślinności. Z gąszczu wybuchały bielą lub czerwienią wielkie kwiaty, rozsiewające duszną woń. Na drogę wysuwały się włochate, narosłe długimi kolcami łodygi, niby macki żywych istot, usiłujących pochwycić za płaszcz idących. Gdyby szlak był mniej uczęszczany, bujna zieleń zarosłaby w krótkim czasie ścieżkę.
ale wyciągające się łodygi były przycinane nieustannie przez podróżujących, którzy tędy wędrowali. Zwłaszcza szli tą drogą pielgrzymi, zdążający do Jerozolimy z Galilei i zajordańskich prowincji, przedkładając dłuższą i uciążliwszą drogę nad prosty szlak biegnący przez Samarię. Tędy także szli kupcy z Damaszku, Palmiry i Babilonii. Droga była nie tylko ciężka. Czyhały na niej niebezpieczeństwa. W prawdziwej puszczy, jaką porosłe były brzegi Jordanu, kryły się dzikie zwierzęta, rysie i lamparty. Nie brakło tu jadowitych węży i skorpionów. A po drugiej stronie rzeki, pod skałami gór perejskich, zjawiali się rozbójnicy. Dla bezpieczeństwa ludzie wyruszający z Jerycha za Jordan łączyli się w większe gromady. Grupka, do której przyłączył się Józef, składała się z 5 kupców z towarzyszącym im niewolnikiem, Murzynem. Kupcy jechali na osłach i prowadzili inne osły objuczone towarami. Niewolnik miał obrządzać zwierzęta. Oprócz kupców szła także rodzina chłopska, składająca się z ojca, matki i 8-letniego synka. Rodzina miała osła, na którym jechał mężczyzna. Kobieta i chłopiec szli piechotą. W ostatniej chwili, gdy miano wyruszać, do grupy dołączyło jeszcze 2 młodych ludzi. Jeden z nich strojem i zachowaniem okazywał, że jest faryzeuszem i rabbim. Trzymał oczy spuszczone, jakby unikając spoglądania na towarzyszących mu ludzi. Skrupulatnie we właściwych porach odmawiał przepisane modlitwy. Robił to w taki sposób, aby wszyscy widzieli, że się modli. Jego płaszcz z rytualnymi chwastami wlókł się za nim w pyle. Nie zwracał się do nikogo z grupy. Rozmawiał jedynie ze swym towarzyszem, niewysokim mężczyzną. Trzymał się krzywo, gdyż jego prawy bark był wyższy nieco od lewego. Oczy miał jasne, głęboko osadzone. Twarz zdradzała dumę i twardy upór. Ubrany był także w długi płaszcz. Pod nim miał krótką kuttonę. W fałdach płaszcza można było dostrzec zawieszony u boku krótki miecz. Choć nie nosił żadnych oznak przynależności do faryzeuszy, rabbi okazywał mu wyraźny szacunek. Karawanę otwierali kupcy. Jechali sznurem, jeden za drugim. Byli do siebie podobni, musieli być braćmi. Przewodził im mężczyzna tęgi o wielkiej uczernionej brodzie. On to wyznaczał postoje i on, jadąc na przodzie, dyktował szybkość marszu. Czarny niewolnik szedł obok jego osła. Nie wolno mu było odstąpić ani na krok od swego pana. Gdy zatrzymano się, Murzyn musiał rozjuczać osły, poić je i karmić. Za kupcami ciągnęła rodzina chłopska. Mężczyzna kiwał się sennie na ośle. Kobieta wydawała się o wiele młodsza od męża. Szła za osłem i prowadziła za rękę syna. Bez przerwy coś do niego mówiła lub podśpiewywała. Gdy śpiewała, poruszała się rytmicznie, a wtedy dzwoniły wielkie metalowe koła zawieszone w jej uszach. Gdy ona wydawała się wesoła, syn nieustannie grymasił. Co pewien czas skarżył się na zmęczenie. Wtedy brała go na ręce i niosła cierpliwie, choć na pewno był dla niej dużym ciężarem. Idąc za nimi, Józef miał ich ciągle przed oczami. Słyszał rozkapryszony głos chłopca, który wciąż domagał się czegoś nowego od matki. Także siedzący na ośle mężczyzna pokrzykiwał surowo na żonę. Gdy zatrzymano się, siadał z osła i natychmiast rozkładał się na rozcielonej derce, pozostawiając kobiecie wszystkie zajęcia. To jej obowiązkiem było rozjuczyć osła, przynieść zawieszoną na szyi zwierzęcia wielką, słomianą torbę, w której wieźli żywność, i podać mężowi posiłek. Zaraz potem musiała się zająć synem. Skończywszy z obsłużeniem męża i syna, oporządzała wierzchowca. Dopiero wtedy mogła sama odpocząć. Mąż nie ruszył się ze swego posłania nawet wtedy, gdy z pomiędzy krzewów wysunęła się rogata żmija i sunęła w stronę chłopca. Krzyknął na kobietę, która drzemała, siedząc z głową opartą na kolanach, i wskazał jej gada. Zerwała się, chwyciła kij i zmusiła żmiję do ucieczki. Józef miał osła, ale na nim nie jechał.
Obładował go swoimi narzędziami ciesielskimi i uważał, że jest to ciężar wystarczający dla małego, białobrzuchego osiołka o jasnej sierści. Lubił swego milczącego towarzysza, dbał o niego. Osioł odpowiadał na te starania przywiązaniem. Gdy Józef dawał mu jedzenie, on chwytał go za rękę swymi miękkimi wargami. Szli obok siebie. Od czasu do czasu człowiek kładł dłoń na szyi zwierzęcia lub klepał je po zadzie. Na końcu karawany postępowali faryzeusz i jego towarzysz. Rozmawiali ze sobą i czasami strzępki ich rozmów dochodziły do uszu Józefa. Mówili o jakiejś kobiecie, która okazała życzliwość faryzejskim haberim i o mężczyźnie dotkniętym wielkim nieszczęściem, któremu za okazaną pomoc trzeba obiecać uzdrawiające błogosławieństwo. Gdy faryzeusz mówił o tym błogosławieństwie, jego towarzysz wybuchnął śmiechem. Po tym, co mu zrobili, żadne błogosławieństwo już mu nie pomoże, zadrwił. Nie śmiej się, Judo, powiedział rabbi. Najwyższy, gdyby zechciał, może wszystko. Nie będzie robił cudów dla brudnego gojma. Ich pomoc jest nam potrzebna. Józef nie pojmował, o czym tamci mówią. Nie starał się zresztą ani słuchać, ani rozumieć. Był w nim zawsze głęboki szacunek dla tajemnic drugiego człowieka i niechęć do wszystkiego, co służy jedynie ciekawości, a rozprasza spokojną myśl, która winna szukać nieustannie najwyższego. W południe, gdy upał w wąwozie stał się nie do zniesienia, gromadka podróżnych dotarła do brzegu rzeki. Jordan płynął dnem głębokiego parowu. Prąd rzeki był szybki, woda mętna. Nad powierzchnią starczały kamienie i przegniłe pnie drzew. Szybki prąd sprawiał, że każdą taką przeszkodę znaczyła srebrna smuga. Niełatwo było dotrzeć do rzeki, gdyż brzeg był wysoki i gęsto zarośnięty. Ale droga wiodąca wzdłuż koryta doprowadziła ich w końcu do brodu. Chaszcze były tu wycięte, brzeg rozdeptany. W rzece tkwiło kilka drągów znaczących brud. Zanim przeszli rzekę, zatrzymali się nad brzegiem na dłuższy odpoczynek. Kupcy ułożyli się na trawie, polecając niewolnikowi, aby zajął się napojeniem osłów. Chłop krzyknął na żonę, aby zrobiła to samo. Zdjęła sakwy z osła, zaprowadziła go do rzeki. Gdy napił się, wróciła i zaraz musiała się zająć przygotowaniem jedzenia dla męża i syna. Obaj wołali, że są głodni. Kobieta była spocona i zdyszana. Józef obserwował tę scenę z daleka. Zachowanie mężczyzny budziło jego sprzeciw, mimo że tyle razy widział podobne rzeczy. Chłopiec, choć na pewno przywiązany do matki, odruchowo naśladował postępowanie ojca. Teraz bawił się w piasku. Gdy kobieta prowadziła osła do rzeki, biegnąc szybko, nieomal dotknęła krajem swej kutony siedzącego faryzeusza. Józef widział, jak rabbi cofnął się gwałtownie, aby uniknąć tego dotknięcia i skrzywił się z obrzydzeniem. Coś powiedział do towarzysza. Wydawało się, że dzieli się z nim swą pogardą dla kobiety. A przecież Józef słyszał, jak mówił z uznaniem o innej, która zrobiła tyle dla faryzeuszy. Doznał przykrego uczucia. Wprawdzie nie znał faryzeuszy, ale wiedział o nich, że są ludźmi zachowującymi z całą skrupulatnością przepisy zakonu. Nie zwykł nikogo o nic złego podejrzewać. Wiedział, że bracia nazywają go za plecami naiwnym. Wolę być naiwny, myślał, niż pomyśleć o kimś niesłusznie. A jednak ten człowiek wydał mu się naprawdę fałszywy. Daj mi pić, chłopiec zawołał nagle w stronę matki. Zaraz ci przyniosę, tylko skończę, odpowiedziała zajęta przygotowywaniem posiłku. Ale ja chcę pić. Chodź ze mną, ja ci dam wody, powiedział Józef do chłopca. Kobieta na chwilę odwróciła głowę od swej roboty i szeroko otwartymi oczami spojrzała na Józefa. Może jej nigdy żaden mężczyzna nie pomógł. Wziął dziecko za rękę i zszedł z nim do parowu. Jordan toczył swe wody na podłożu z kamienia. W
Przelewały się one przez głazy i kręciły gniewnie w przybrzeżnych zakolach. Po powierzchni rzeki skakały poblaski słoneczne, niby kołyszące się na wodzie złote monety. Józef ukląkł i zanurzył w wodę przyniesiony kubek. Po napełnieniu podał go dziecku. — Jak się nazywasz? — spytał, gdy chłopiec wypił i otarł usta dłonią. — Dysmas — powiedział mały. — Dysmas, syn Merabota — uzupełnił swe imię imieniem ojca. — Tak go widać nauczono. — Chcesz jeszcze? — Nie, już dosyć. — Napełnię jeszcze kubek i zaniesiesz go matce. Ona na pewno spragniona. Chłopiec założył ręce za siebie. — Nie, ona nie chce. — Mylisz się, Dysmasie. Twoja matka ciężko pracuje. Kobiety muszą pracować. Mały wygłosił to jak maksymę. Wszyscy ludzie muszą pracować. I wszyscy powinni sobie pomagać. Weź kubek. — Nie, woda się rozleje. W takim razie ja ją zaniosę. Ale twojej matce byłoby przyjemniej, gdyby wodę otrzymała od ciebie. Chłopiec popatrzył na Józefa nierozumiejącymi oczami. Nigdy pewno niczego takiego nie usłyszał. Kiedyś, może, myślał, będzie żałował. Niosąc kubek, prowadził chłopca z powrotem ku obozowisku. Wszyscy mężczyźni leżeli w cieniu. Tylko kobieta trudziła się. Podał jej wodę. To dla ciebie, powiedział. Dysmas napił się, ile chciał. Patrzyła na Józefa pełna zdumienia. Potem zgięła się w niskim ukłonie. Dzięki ci, panie, rzekła, że chciałeś pomóc nędznej jak ja. Nie mów tak, potrząsnął głową. Wszyscy jesteśmy dziećmi Najwyższego. Wrócił na miejsce, gdzie poprzednio siedział. Sądził, że w tej porze rozniwiającego skwaru jego oddalenie się wraz z chłopcem nie zostanie spostrzeżone. A jednak, choć mężczyźni leżeli rozciągnięci wygodnie, ich głowy zwrócone były w jego stronę. Chłop wsparł się nawet na łokciu. Na jego twarzy malował się gniew. Warknął na kobietę, która spuściła nisko głowę. Przywołał do siebie chłopca. Gestem kazał mu być przy sobie. Od strony faryzeusza i jego towarzysza doszło Józefa prychnięcie śmiechu. Mężczyzna, którego rabbi nazwał Judą, rzucił dość głośno, aby Józef mógł usłyszeć. Myślał, że ją sobie tanio kupi. Kobieta, która uśmiecha się do nieznanego mężczyzny i przyjmuje coś z jego ręki, spragniona jest nierządu. Faryzeusz wygłosił swą sentencję leżąc, ale również głośno dodał: lepiej włożyć rękę w ogień, niż podać coś obcej kobiecie, cytował opinię jakiegoś nauczyciela. Mąż, który pozwala swej żonie na rozmowy z obcymi mężczyznami, jest jak właścicielka publicznego domu. Starał się nie słyszeć tych słów. Nie tyle nawet on sam był nimi dotknięty. Bolało go, że ta kobieta musi ich słuchać. Już w Betlejem zdarzało mu się słyszeć pogardliwe słowa o kobietach, ale nigdy nie pamiętał, aby zabrzmiały aż tak okrutnie. Może, pomyślał, ludzie nie chcieli przy nim tak mówić? Wiedzieli, że jest inny niż wszyscy. Na szczęście tamci dali spokój gadaniu. Ułożyli się jeszcze wygodniej i zasnęli. Kobieta przestała się kręcić. Usiadła w pewnym oddaleniu od męża i coś jadła. Osły uderzeniami ogonów opędzały się od much. Płynąca woda wydawała cichy szmer. Józef sięgnął do swej sakwy i wyjął z niej kawałek placka. Zanim wziął się do jedzenia, odmówił Berakę. Odpoczywali tak dobrą godzinę. Potem kupiec o granatowo-czarnej brodzie dźwignął się na nogi i krzyknął, że trzeba ruszać. Południe minęło. Mimo upału słońce nie paliło już tak dotkliwie jak poprzednio. Leniwie podnosili się z ziemi, zwijali swoje bagaże. Czarny niewolnik objuczał osły kupców. Także kobieta nakładała sakwy na osła. Pracowała z nisko spuszczoną głową. Józef czuł, że boi się spojrzeć w jego stronę. Wreszcie wszyscy byli gotowi. Ruszono w stronę brodu.
Małe kopytka wierzchowców stukały na kamieniach. Kolejno zwierzęta wchodziły w wodę. Prąd był jeszcze silniejszy niż na to wyglądał. Osły szły wolno, ostrożnie stawiając nogi i pochrapując. Mimo żaru, jaki lał się z nieba, woda była chłodna. Ludzie szli obok osłów, popędzając je okrzykami. Każdy z idących przez wodę miał w ręku kij, który pomagał mu utrzymywać równowagę przy stąpaniu po ruchomych, zaściełających dno rzeki kamieniach. Ludzie czerpali dłońmi wodę i pili. Także osły zatrzymywały się co chwila, aby się napić. Podczas przechodzenia przez wodę kobieta niosła na rękach chłopca. Józef widział, jak chwiała się na nogach. Nie śmiał jednak jej pomóc. Zresztą mąż kazał jej iść przodem. Szedł za nią wsparty na ośle. Przeprawa była krótka. Za chwilę znaleźli się na drugim brzegu. Droga wchodziła znowu w ścianę gęstej zieleni. Ale szli niedługo między plątaniną kolczastych gałęzi, liści i kwiatów. Kilkadziesiąt kroków od rzeki bujny kłąb roślinności uciął się jak nożem. Jeszcze na krótkiej przestrzeni rosły kępy suchej trawy. Dalej zaczynało się zbocze pokryte kamieniami, nagie, rozpalone niby olbrzymi piec. Ciągnęło się daleko i dopiero na horyzoncie zamykał je mur górski o urwistych ścianach koloru ochry. Ich droga prowadziła teraz między kamienistym zboczem a ścianą zieleni, od której kładła się na ścieżkę kosmata pręga cienia. Ten cień stawał się coraz dłuższy. Coraz bardziej czuli na sobie jego miłosierny chłód. Minęła ich idąca w przeciwnym kierunku karawana. Ludzie prowadzili osły i wielbłądy. Przy mijaniu zatrzymali się, by wymienić słowa powitania. Pokój z wami i z wami także. Niech was prowadzi Najwyższy. Niech strzeże naszych kroków. Czy droga spokojna? Anioł Najwyższego strzegł nas i żadne niebezpieczeństwo nas nie spotkało. A jak postępuje budowa świątyni? Jest coraz piękniejsza. Rozeszli się w dwie strony. Cień przekroczył ścieżkę i rozlewał się coraz szerzej. Kamienną pustynię ogarniała purpura wieczoru. W dali płonęły góry, lizane blaskiem zachodzącego słońca. Pojawił się wiatr i uderzył idących orzeźwiającym powiewem. Od porosłych zielenią brzegów rzeki zapachniało aromatem kwiatów. Wiatr szumiał w zielonej gęstwinie. Tam w parowie wraz z nadchodzącym wieczorem budziło się życie zwierzęce. Straże świstaków wydawały na widok przychodzących ludzi ostrzegające gwizdnięcia. Trzepotały i świerkotały ptaki. Zbliżał się czas zatrzymania na nocleg. Miejsce, które czarnobrody kupiec wybrał na postój, musiało zwyczajowo służyć wędrującym tędy karawanom. Sterczały tu skały, tworząc jakby wygięty grzebień. W przytulnym zakolu widać było czarne koła, ślady wypalonych ognisk. Leżało nawet trochę niespalonego chrustu i wyschniętego nawozu. Zabrali się do rozłożenia obozowiska. Osły trzeba było napoić z worków, które napełnili podczas przeprawy przez Jordan. Rzeka była wprawdzie niedaleko, ale oddzielał ich od niej tak bardzo gęsty i kolczasty pas zieleni, że aby się do wody dostać, trzeba by wyrąbać do niej ścieżkę. Chłop tym razem dzielił zajęcia z żoną. Wysłał ją i syna po chrust, a sam zajął się oporządzeniem osła. Robił to jednak bez zapału. Józef miał wrażenie, że cały czas zdejmując sakwy i pojąc wierzchowca, rzuca w jego stronę podejrzliwe spojrzenia. Rozpalono duże ognisko, wokół którego skupili się wszyscy, gdyż po upalnym dniu nadchodziła zimna noc. Czarnobrody kupiec zapowiedział, że należy przygotować tyle drzewa, aby ogień mógł się tlić do rana. Józef wyruszył także w poszukiwaniu opału. Poszedł w inną stronę, niż oddaliła się kobieta. Pod ciągnącą się długim wałem w kierunku gór skałą znalazł kilka pni tak wysuszonych na słońcu, że przypominały kość. Z pomocą piły i siekiery pociął pniaki na kawałki i przyniósłszy drewno do obozu, ułożył je w mały stosik. Ani faryzeusz, ani jego towarzysz nie uważali za słuszne robić coś dla wspólnej sprawy. Żaden nie przyniósł nawet kawałka drewna.
Jednak czarnobrody kupiec nie upomniał ich. Zmierzch zapadł nagle, jakby cień wiszący nad chorem Jordanu uniósł się i przesłonił całe niebo. W gęstwinie słychać było coraz więcej szmerów i szelestów. Odezwały się także głosy, jakieś kwilenie, porykiwania i wycie. Podróżni układali się do snu pod skalną ścianą, osłonięci od strony rzeki blaskiem ogniska. Każdy owinął się w swój płaszcz. Od pustyni wiało coraz ostrzejszym chłodem, ale od ogniska biło miłe ciepło. Czarnobrody kupiec jeszcze raz przypomniał, że należy przez całą noc dorzucać do ogniska. Zanim się położył, faryzeusz stanął pod skałą i długo kiwając się z głową okrytą talisem, odmawiał swoje modlitwy. Razem z nim kiwał się na skalę jego wyolbrzymiony cień, przypominający wielkiego czarnego ptaka, kującego dziobem. Józef przygotował dla siebie posłanie na skraju. Nim zawinął się w swój płaszcz, odszedł na pustynię, aby samotnie wśród ciemności pomodlić się. Szeptał: Szema Izrael, Adonai Elohen, Adonai. Nad nim rozpinał się ogrom nieba, a na nie wysypywało się coraz więcej gwiazd. To tam, wśród tych gwiazd, mieszkał ten, który kazał Józefowi czekać. Kazał? Było to głębokie przekonanie, choć nie poparte żadnym znakiem. Nieomal tak samo mocna jak wiara w istnienie Najwyższego. Bo czy świat bez niego miałby jakikolwiek sens? Do Najwyższego Józef w ciągu dnia wiele razy przemawiał swymi berakami. Mówił mu o każdej swojej sprawie. Dzielił się z nim każdą troską i nieustannie wyrażał mu swoją miłość. To mało, myślał nieraz, korzyć się przed nim jako przed Panem. Czyż komuś jak on mogłoby wystarczyć jedynie posłuszeństwo istoty stworzonej i tak beznadziejnie słabej? Do posłuszeństwa mógłby mnie przymusić, ale miłość mogę mu dać tylko sam. Najwyższy nie odpowiadał, chociaż Józef czuł jego bliskość, jak czujemy osobę ukrytą w ciemnościach. Czasami jednak słowa Pisma układały się w taki kształt, że brzmiały jak odpowiedzi, a czasami jak wezwania. I gdy on wciąż mówił o swych uczuciach, wiele razy słuchając w synagodze czytanych paraszy, odnajdywał w nich powtarzającą się łagodną zachętę do czekania. Na co miał czekać, nie wiedział. Czuł jedynie, że jest coś, co ma nadejść i odmienić jego życie. Nie zawsze godził się z tym wezwaniem. Zrywały się w nim nie tyle bunty, co wątpliwości. A jeżeli się łudzę? Przychodziło mu do głowy. Jeżeli to wcale nie jest jego wezwanie? Czyż nie uczyli mądrzy doktorzy zakonu, że mężczyzna w jego wieku winien sobie znaleźć żonę i założyć dom? Czy to także nie był głos Najwyższego? Może słuszną pretensję miał do niego ojciec. Ale gdy się zaczynał modlić, wątpliwości odchodziły. Przeciwnie, rosła pewność, że on pragnie tego czekania. Pragnie i tak jakby o to czekanie prosi. Świadomość tego sprawiała, że czuł się inny niż otaczający go ludzie. Z tego zdawał sobie doskonale sprawę. Niespokojne uczucia narastały w nim tęsknotą i marzeniami piękna. I już prawie przestał oczekiwać, że coś się ziści zwyczajnie, po ludzku. Tymczasem jak grom przyszło żądanie ojca, który domagał się jego wyjazdu. On, który przez lata uchylał się od posłuszeństwa rozkazom Jakuba, tym razem uległ mu. Po raz pierwszy wydawało mu się, że Najwyższy przestał wzywać do czekania. Czyżby czas nadszedł? Wcale tego nie był pewien. Czekanie mogło pójść za nim, w świat. Wezwanie mogło się odezwać znowu. Właściwie bliższy był poczucia, że niczego w galilejskim mieście, do którego podąża, nie znajdzie. Bo wydawało mu się, że jego marzenia poszły tak daleko, sięgnęły w taką otchłań piękna,
że niczego odpowiadającego temu pięknu nie zdoła odnaleźć na ziemi. Królu świata, modlił się, wierzę, że było Twoją wolą, abym czekał na to, co ześlesz. Teraz wierzę, że to Ty kazałeś mi opuścić rodzinny dom. Jeśli ta, którą mam zobaczyć, ma stać się rzeczywiście moją żoną, niech tak będzie. Stanie się wtedy źrenicą mego oka i matką moich synów. Przyłączę ją do swego boku, aby była moim ciałem i kością. Ale uczynię to tylko wtedy, gdy poznam, że taka jest Twoja wola. Bo jedynie Twoją wolę pragnę czynić. Stwórco nieba i ziemi, jestem tylko człowiekiem i mogę się mylić. Nie pozwól mi wybierać dla siebie, a nie dla Ciebie. Na niebie obracały się naszyjniki gwiazd, niby klejnoty wyłożone na ladzie sprzedawcy, który zręcznym potrząsaniem kusi patrzących do kupowania. Szmery, które dochodziły z gęstwiny, nie mogły zakłócić ciszy, jaka ogarnęła pustynię. Nawet gdy gdzieś wśród skał zawył szakal, cisza połknęła jego wycie, jak woda połyka rzucony w nią kamień. Wrócił na swoje miejsce. Zanim położył się, dorzucił drew do ognia. Robiło się coraz zimniej. Od kamienistej pustyni, tak niedawno jeszcze buchającej żarem, teraz niosło lodowatym chłodem. Starannie zawinął się w płaszcz. Nie mógł jednak długo zasnąć. Gdy wreszcie przyszedł sen, zjawił się razem z dziwnymi zdziwiskami. W marzeniach Józef widział drabinę, jak ta ze snu praojca Jakuba. A po tej drabinie w dół i w górę wędrowały tajemnicze istoty, wielookie i skrzydlate. Jedna z tych istot zatrzymała się zielenią Ghor, mamrotem, szmerami i szelestami. Znowu odezwał się w dali szakal i natychmiast ucichł, jakby jakaś ręka zamknęła mu pysk. Litania do przeczystego serca świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, czuwające przy sercu Jezusa w Betlejem, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, przejęte troską o los Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, zjednoczone z sercem Jezusa i Maryi, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, napełnione łaskami, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, lilio pokory, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, mieszkanie cnót, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, wzorze czystości i posłuszeństwa, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, gorejące miłością do Boga, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, sługi wiernego i mądrego, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, zatroskane o błądzących i grzesznych, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, ostojo prawdy, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, filarze Kościoła, módl się za nami.
Przeczyste serce świętego Józefa, pełne opiekuńczości, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, słodyczy miłości, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, ucieczko w przeciwnościach, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, pociecho zatroskanych, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, nadziejo wątpiących, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, pogromco złych duchów, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, najgłębsze w uniżeniu, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, najwyższe w bogobojności, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Przeczyste serce Józefa, świętego oblubieńca, Matki Jezusowej i ziemskiego opiekuna naszego Zbawcy, wyjednaj nam u Syna Bożego łaskę, aby i nasze serca stawały się podobne Tobie w milczeniu, łagodności, pokorze i miłości do Boga i ludzi. O serce świętego Józefa, czuwaj nad nami i wspieraj nas po wszystkie dni naszego życia. Amen. Modlitwa do świętego Józefa przekazana w orędziu. Modlitwa ta została przekazana w czasie objawień w Itapiranga wraz z obietnicą, że każdy, kto z wiarą i ufnością odmawiać ją będzie przed obrazem lub figurą świętego Józefa, doświadczy jego pomocy. Ojcze niebieski, Ty sprawiłeś, że w łonie Najświętszej Dziewicy Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dziękujemy Twojej opatrzności, że wybrałeś świętego Józefa na męża Maryi, na którą zstąpił Duch Święty, wraz z aniołami, którzy oznajmili radość z narodzin Bożego Syna, pastuszką w Betlejem. Oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie. Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej serca Jezusowego i stałeś na straży dziewictwa niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski. Przeczyste serce świętego Józefa, wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroni nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim sercu ukaż nam tajemnicę triumfu niepokalanego serca Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce Świętego Józefa, strzeż i umacniaj nas. Ojcze Niebieski, Ty powierzyłeś losy Jezusa, Twojego jednorodzonego Syna, Maryi i opiece Świętego Józefa, który czynem okazał swą gotowość służenia Tobie. Dziękujemy Twojemu boskiemu miłosierdziu, że udzieliłeś mu potrzebnych łask i napełniłeś jego serce taką wiarą, aby mógł wypełniać swoje posłannictwo. Wraz ze wszystkimi świętymi w niebie oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie. Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej serca Jezusowego i stałeś na straży dziewictwa niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski. Przeczyste Serce Świętego Józefa, wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroni nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim sercu ukaż nam tajemnicę triumfu niepokalanego serca Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce Świętego Józefa, strzeż i umacniaj nas. Ojcze Niebieski, Ty wybrałeś Świętego Józefa, na ziemskiego Ojca Twojego Syna i małżonka Maryi, pełnej łaski. Dziękujemy Twojej miłości, że możemy się także nazywać Jego duchowymi dziećmi, bo Jego oddanie i wierność jest dla nas przykładem, jak służyć Jezusowi i Maryi, aby w nas mogło objawić się dziecięctwo Boże. Wraz z całym Kościołem oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie. Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej serca Jezusowego i stałeś na straży dziewictwa niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski. Przeczyste Serce Świętego Józefa, wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroni nas
przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim sercu ukaż nam tajemnicę triumfu niepokalanego serca Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, strzeż i umacniaj nas. Święty, święty, święty Pan, Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Przeczyste serce świętego Józefa, Lilio pokory i sprawiedliwości, wraz z niepokalanym sercem Maryi, błagamy Cię, wstawiaj się za nami i uproś nam u Twojego przybranego Syna te łaski, o które Cię prosimy, i zjednocz nas w Twoim sercu z sercem Maryi, abyśmy odnaleźli prawdziwy pokój i odpoczynek w Najświętszym Sercu Jezusa, naszego Boga, Zbawiciela i Króla. Amen. Bądź świętości i czystości, bo Maryi i pierwszym był. Przy Panience On wstaje ręce, pierwszy Boże Dziecię czci. Z nami chwałę niebo całe, niebu Bożych złożymy, że bez miary swoje dary na Józefa rozdał Bóg. Z Jego ręki znosząc dzięki, nasz Zbawiciel pokarm brał. I piastuna, opiekuna, Bóg wcielony Ojcem zwał. Z nami chwałę niebo całe, niechu Bożych złoży nóg, że bez miary swoje dary na Józefa rozdał Bóg.